mnóstwo krwi, jak się okazało, dostała około 80 ciosów nożem. Witam Was w kolejnym odcinku. Jesteśmy w Zakopanem. To jedna z najbardziej okrutnych zbrodni w historii polskiej kryminalistyki. Morderca, który zabił zaledwie 29-letnią kobietę, zrobił to tutaj, przy ulicy Kościuszki w Zakopanem. Zadał jej aż 80 ciosów nożem. Tak naprawdę jednak zabił dwie osoby, dlatego że Danuta była w szóstym miesiącu ciąży. Jest 27 września 1993 roku. 29-letnia Danuta przyjeżdża tutaj do Zakopanego. Na stałe mieszka w Nowym Targu, tam również mieszka mąż, teściowa. Danuta jest w szóstym miesiącu ciąży. Chce się jeszcze na chwilę wyrwać z domu przed tym, jak urodzi. Chce zrobić zakupy, chce także wypożyczyć z biblioteki książki, które będą mówiły o wychowaniu dzieci. Tutaj także mieszka jej mama, więc ma się gdzie zatrzymać. Rzeczywiście przez kilka dni jest w Zakopanem. Danuta cieszy się, że mogła wyjechać z domu. No i spodziewa się tego, że ten pobyt w Zakopanem będzie takimi ostatnimi dniami przed urodzeniem dziecka. Jest wczesny poranek 30 września 1993 roku. Pewna pani idzie tutaj niedaleko ulicy Kościuszki, skraca sobie po prostu drogę do tej ulicy i nagle w krzakach widzi ludzkie ciało. Przerażona wzywa policję. Kiedy policjanci przyjeżdżają tutaj na miejsce, znajdują ciało Danuty. Ciało jest rozebrane, chociaż później wykluczono to, że kobieta została zgwałcona. Mnóstwo krwi, jak się okazało, dostała około 80 ciosów nożem. Ale najważniejsze było to, że na udzie była jakaś dziwna, nietypowa rana. Biegli stwierdzili, że jest to rana zadana jakimś hakiem, takim hakiem używanym chociażby przez rzeźników. I to było nietypowe. W tym momencie jakby tej sprawie nadano inny charakter. Już później mówiono o tym, że to był atak tak zwanego hakowego. Taki kryptonim zresztą miała również i ta sprawa. Okazało się, że hakowy pojawił się również chwilę później. Już następnego dnia jest zgłoszenie od pewnej pani, która mówiła, że przyszła do niej kobieta, ranna kobieta, która miała podobną ranę. Ona nawet zaprowadziła ją do szpitala, chociaż potem okazało się już w czasie śledztwa, że w szpitalu raczej nie była, nie było żadnej dokumentacji medycznej. Trudno powiedzieć, czy zrezygnowała, czy być może nie wpisano tego gdzieś do szpitalnych rejestrów. Pojawiła się także, i to było już 4 października, więc parę dni po zabójstwie Danuty, kolejna osoba, 40-paroletnia kobieta mieszkająca tutaj, kiedy wracała z kościoła, nagle zauważyła mężczyznę, który zaczął biec w jej kierunku. W ręku trzymał jakieś nietypowe narzędzie. Był to łańcuch, a na końcu tego łańcucha taki właśnie rzeźnicki hak. Zaczął tym wymachiwać. Kobieta miała mnóstwo szczęścia i mnóstwo refleksu, dlatego że uchyliła się. On jeszcze przewinął tym hakiem wokół jej głowy i uciekł. To wszystko opisała miejscowa prasa. No, możecie sobie wyobrazić, co działo się w mieście. Ataki hakowego. Kobiety bały się wychodzić na ulicę. Jeżeli wychodziły, to w asyście mężczyzn. Prawdziwa panika, strach i horror w mieście, dlatego że nie było wiadomo, kim jest tak zwany hakowy. Zaczęły się oczywiście poszukiwania sprawców. Policja weryfikowała te osoby, które mieszkały na terenie Podhala. Rzeczywiście sprawdzano wiele tych osób,
które miały takie skłonności, te, które miały wyroki. No niemniej pomimo rzeczywiście dużej pracy nie udało się natrafić na ślad zabójcy. Dlatego w marcu 1993 roku postępowanie to zostało umorzone z powodu niewykrycia sprawy. Sprawa wróciła następnie po 10 latach. Wtedy to już trafiła do archiwum X Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Tu rozpoczęło się weryfikowanie ponowne akt. Myśmy wtedy wyszli z założenia, no archiwum X w Krakowie było jako pierwsze, wychodziliśmy z założenia, że do każdej sprawy tego typu trzeba wracać, trzeba ją nagłaśniać, trzeba o niej mówić i tak robiliśmy. Wychodziliśmy z założenia, że przez wiele lat bardzo wiele się zmienia. Zmienia się człowiek, zmienia się jego psychika. On często nie wytrzymuje presji tego, co zrobił. Zmienia się także technika, możliwości śledcze, no bardzo wiele, wiele rzeczy. Dlatego też wtedy, w tym okresie pokazywaliśmy również i tę sprawę. Ja kilkakrotnie mówiłem o tym w mediach. Byłem u Michała Fajbusiewicza, twórcy programu 997. Przede wszystkim apelujemy do turystki, która w 93 roku, powtarzam, w 93 roku była ofiarą napadu tego szaleńca zboczeńca. Być może, że używał on przedmiotu podobnego, który wykonaliśmy do potrzeb naszej inscenizacji. Ta turystka byłaby szalenie ważnym świadkiem w tej sprawie. Natomiast zastanawiam się, jak to się stało, że aż po tylu latach wróciliście do tej sprawy. Czy dlatego, że komendant Małopolski powołał specjalną grupę policjantów? Ci ludzie to doświadczeni oficerowie, których zadaniem jest odkurzenie akt sprzed lat. Tak się stało w przypadku tej sprawy. Dawne województwo, inne niż małopolskie, te akta zostały wyciągnięte i poddane powtórnej analizie. To było naprawdę dobre rozwiązanie, dlatego że zabójca oglądał namiętnie tego rodzaju programy. Wygląda na to, że oglądał także ten program i to przyczyniło się do tego, że prawie 10 lat później trafiliśmy na ślad tego okrutnego zabójcy. października, ale to jest już rok 2004, zgłasza się do komendy pewna kobieta. Mówi, że chce rozmawiać z oficerami, którzy prowadzą sprawę tak zwanego hakowego. Rzeczywiście, kiedy przychodzi do pokoju, mówi, że przypuszczalnie jest żoną tego zabójcy. Boi się męża, że od dłuższego czasu mąż zachowywał się dziwnie. Namiętnie oglądał właśnie te programy kryminalne, jak 997, jak bez przedawnienia. W którymś momencie po powrocie z nadmorza powiedział do niej, że to on jest tym hakowym, że to on zabił tę kobietę, że ma na sumieniu dużo więcej tego typu zbrodni. Kobieta powiedziała, że boi się i myśli, że to rzeczywiście jest on. Chwilę później mąż pani Moniki, bo tak miała na imię, został zatrzymany, przewieziony na komendę i rozpoczęły się przesłuchania. Rzeczywiście przyznał się do tego, że zabił Danutę. Mówi, że 29 września 93 roku był pijany, pił alkohol w barze gdzieś niedaleko, pił razem ze swoim kumplem. W którymś momencie rozstał się z kumplem i zobaczył idącą kobietę. Poszedł za nią, a potem obudził się, mówi, już na ławce, był cały zakrwawiony, a obok niego leżały zwłoki. Te przesłuchania podejrzanego Piotra, bo tak właśnie miał na imię, trwały oczywiście dłuższy czas. Była także wizja lokalna na miejscu. Pokazywał, gdzie zaatakował, pokazywał również, jak ułożono ciało. No, bez wątpienia, po tym, co pokazał, wskazał, musiał być na miejscu przestępstwa, brać udział w zabójstwie Danuty.
Piotr S. to człowiek, który rzeczywiście mieszkał w Zakopanem do 2001 roku. Potem przeniósł się do Krakowa, na co dzień był elektrykiem w jednej z telewizji. No oczywiście nikt go nie podejrzewał o to, że może mieć tego rodzaju skłonności. Na pozór był to człowiek, który wiódł normalne życie, miał żonę, miał dziecko. Jak mówiłem wcześniej, dla żony to był prawdziwy szok, bo kiedy dowiedziała się, że to on może być hakowym, no to dla kobiety był to prawdziwy horror. Rozpoczął się oczywiście proces. Piotr został poddany badaniom psychiatrycznym. Stwierdzono, że jest człowiekiem chorym psychicznie, że te napady, szaleństwa są powracające i musi zostać umieszczony w zakładzie psychiatrycznym. No przypuszczalnie będzie do końca życia w tym zakładzie, dlatego że jak mówili lekarze, no gdyby wyszedł, mógłby być groźny i zabiłby ponownie. I w zasadzie tę historię można by tutaj zakończyć i tak ona funkcjonuje, ja bym powiedział, w wielu opowiadaniach, ale dla mnie jest pewnego rodzaju ale, a o tym ale to za chwilę. To ale to jest pytanie, czy Piotr na miejscu zbrodni był sam. Na to myślę, że jeszcze dzisiaj nie ma odpowiedzi. To człowiek, jak mówili lekarze, biegli, psychiatrzy, który ma skłonności do brania pewnego rodzaju winy na siebie. Dużo opowiedział, wskazał między innymi na pewne szczegóły. Tak jak powiedziałem, musiał być na miejscu zbrodni. Ale jednocześnie często zmieniał te swoje wyjaśnienia. Mówił między innymi o tym, że dwóch mężczyzn pomogło mu przenieść zwłoki. Nigdy też nie powiedział o tym słynnym już haku. Nie mówił nic na jego temat, nie pokazał go. No i w ogóle jakby milczał na temat no, tego, co stało się kanwą i nazwą dla tej sprawy. Jest w zakładzie psychiatrycznym. Czy powie jeszcze coś, co naświetli tę sprawę? Trudno powiedzieć. Pojawiają się tam inne wątki ludzi, którzy mogli być z nim w barze, między innymi jego brata, który wyjechał do Szwecji i nigdy do Polski nie wrócił, nie był także przesłuchany. Być może kiedyś jeszcze jakieś światło inne padnie na tę sprawę. Wyjeżdżamy z Zakopanego. Zapraszamy Was do oglądania naszych wcześniejszych odcinków. Być może sprawa tak zwanej skóry, czyli okrutnego zabójstwa 22-letniej studentki krakowskiej również Was zainteresuje. No i trzymajcie się.